sierpniu kręcąc filmik, byłem gdzieś tam w połowie, tam jak palcem, ten gdzieś powiedzmy trzeci słup, o, stąd. Pierwszy, drugi, trzeci, gdzieś tam mi się filmik skończył. To był ten ostatni filmik, co wtedy nakręciłem. Padła mi bateria. Czy tam jest. Był dom w Złotowie. Jeden dom w Złotowie. A tu się obracam. Mamy pryzmy po lewej stronie, czyli północnej, patrząc na Królewiec, oczywiście po lewej. Tam widać po prawej, znaczy ja jej widzę, może słabo widać w tym momencie na filmie. To skupmy się na tych lewych. I idziemy w kierunku tutaj tej drogi z Gostomia do Kościerzyny, za którą są te wszystkie żwirownie. A przed nimi zdaje się tam było wysypisko śmieci, czy coś takiego. Bo tutaj chcę zobaczyć jedną rzecz, którą wcześniej przegapiłem. Wcześniej, czyli te tam, nie wiem, z 18 lat temu. Później jakoś nigdy tam nie byłem. No i a ostatnim razem padła mi bateria, już się spieszyłem. Czy może się nie tak spieszyłem, ale że nie miałem czym tego nakręcić, to już nie poszedłem. A prawdę mówiąc, nawet wtedy nie kojarzyłem, że mam to zobaczyć. Bo spodziewałem się tu jednej ciekawostki. Więc tutaj są te pryzmy, tak? Widać, to są takie właśnie jakieś dziwne, beznadziejne, niewielkie pryzmy. One tu takie właśnie w tej strefie są. O, i wyjdziemy teraz z lasu. Tam po prawej stronie widzę. To na słowo, uwierzcie, widzę, że są. Też ten drugi rząd. Pająki, czyli to, co we wrześniu jest typowe. Jak się zwłaszcza idzie na grzyby, szlak może czeka trafić. O, wyjdziemy z lasu i tu chcę jedno coś dojrzeć. O czym nie miałem chyba zielonego pojęcia, chyba na pewno nie miałem zielonego pojęcia te 18 lat temu. A przyznam, że potem nawet niespecjalnie to na mapie zauważyłem. A wtedy tutaj jakoś szedłem, po prostu chyba. A przecież byłem w tamtym gospodarstwie, rozmawiałem, tak? Tam może zaraz widzimy, zaraz będzie lepiej widać. W tamtym gospodarstwie oni wtedy mi mówili tu o autostradzie, tak, że były ślady tutaj zlikwidowali, nie pamiętam jak były, tak, wiedzą, że tu w lesie są, że autostrada, tak, wszystko wiedzą, ale tu nie powiedzieli mi o tym. A co tu jest? Bo wydaje się, że nic nie ma, nie? No tu przede wszystkim jest rzeczka. A jak jest rzeczka, to powinienem mieć problem, żeby przez tą rzeczkę przejść. Albo powinienem szukać mostku. No ale ani jedno, ani drugie, bo przejdę bez problemu. Chociaż mostku nie będzie. Więc to z obecnej perspektywy mnie zdumiewa. To co ja sobie wtedy przeszedłem, na to uwagi nie zwróciłem. No, tak pewnie ta rzeczka mi nie utkwiła w świadomości, że mam. Bardziej szukałem śladów autostrady niż to. Ale no właśnie. Oczywiście pora znowu jest zła, bo to lepiej by się gdzieś w marcu kręciło, kwietniu. Bo oczywiście chodzi o to, że jesteśmy na jakimś przepuście szerokim taki jak i w Gdańsku kręciłem. Teraz próbuję znaleźć wejście do niego, no szukaj zdrów. Można sobie niezłą krzywdę zrobić. Zobaczymy tu z drugiej strony. Czy tu nie widać jakiegoś wylotu w tym wypadku, tak? Bo to przecież płynie tam. A tutaj na szczęście widać. Jest rura betonowa, tak? No i przecież chyba jest jasne, że sobie tutaj chłop takiego czegoś by nie zafundował. Tym bardziej, że to idealnie w pas autostrady wchodzi. Czyli nie tylko pryzmy, ewentualnie gdzieś tam formowane nasypy, już pierwsze, ale też i takie coś. Też i takie coś. No. No to idąc wtedy tutaj sobie przeszedłem i nie zwróciłem w ogóle na to uwagi, że przecież przechodzę przez rzeczkę, a gdzie mostek? No bo to rzeczka, to nawet nie rzeczka, to jakiś strumyk, kurczę. Ale jest konkretna betonowa rura i trudno przypuszczać, żeby to powstało właśnie w ramach jakichś możliwości tutaj lokalnych. Przecież to i akurat dokładnie w miejscu, gdzie ślad autostrady, tutaj właśnie tak w tym lesie wszystko się zgadza.
Tam na polach też były ślady, co widać na zdjęciach lotniczych na geoportalu, tych archiwalnych, sięgających chyba do 60., tak? Na pewno 70. początku, ale chyba 60., 65. chyba coś tam. Widać to wtedy doskonale. Tutaj może jak odejdę, może z jakiejś odległości to uchwycę. Ale chyba będzie słabo. Tu w ogóle jakoś jest dziwnie, kurczę, bo lekko to trochę wąskawe, tak jakby to może nie miało być to, tylko to jest jakieś coś później, a to gdzieś tam może trzeba szukać. No właśnie, bo nie wiem, czy ja nie stoję na tej rurze. Czy ja nie stoję na tej rurze? A to jest po prostu oczko za autostradą, patrząc na Berlin tutaj. Więc tu jeszcze sekundę, żeby nie zanudzić. Czy czasem to się tu nie ujawni gdzieś. No oczywiście, bo tutaj przecież też mogę przejść, więc tu jestem w tej strefie. Tego by trzeba było szukać tu. O matko. Chcę mi się tu włazić taki. Dobra, jeszcze tutaj spróbuję. Ale już widzę, dobra. Już jesteśmy w domu. O, nawet naruszone zrębem czasu, jak to się mówi. No tak, mamy. Aż dziwne, że mi o tym nie wspomniała. Wtedy pamiętam pani jakaś mi mówiła, trochę chyba się jej spieszyło i tak ona chciała mnie zaprowadzić, ale dzisiaj nie mogę i może innym razem. No innym razem, ja jestem teraz. No pozdrawiam tą panią, jakby to miała możliwość obejrzeć kiedyś. Nie wiem, co to wtedy tam było. Pamiętam, że były takie ruiny, tak mi utkwiło w pamięci takich domów, nazwijmy ich kaszubskich, ale nie mur pruski, tylko takie z gliny. Takie mi się kojarzą jeszcze w latach 80. gdzieś tam było widać resztki, to tutaj właśnie taki gdzieś był. To pamiętam, że na pewno tutaj gdzieś był, jak szedłem, bo na tym się skupiłem, a nie na przepuście, którego nie wiedziałem, że mam szukać, no.